Przyjaciele, jesteśmy tutaj dla was. Chcemy głosić wam dobrą nowinę. Macie jedyną niepowtarzalną okazję, by usłyszeć, że Jezus żyje, że jest osobą, że jest realny, że jest rzeczywistością. Ja żyłam w bardzo poprawnej rodzinie, ale religijnej. Moje serce szukało Boga, ale miałam krzywy obraz Jezusa. Ja go nie znałam. Znałam tylko szereg modlitw, nowen, różańców. I tak żyłam. Ale w moim życiu była pustka. Nie znałam Słowa Bożego. Opierałam się tylko na tym, co słyszę w kościele. Dla mnie Bóg był enigmatyczny, daleki. Ale w sercu miałam pragnienie, żeby znać Boga, który jest blisko człowieka. Już jako mała dziewczynka poczułam w sercu pragnienie, by porozmawiać z Nim słowami płynącymi z serca, nie z tych książeczek, nie używając żadnych tekstów i regułek. Ja wyszłam na łąkę i rozmawiałam, ja wiem, nie pamiętam o czym, ale ja wiem, że wtedy ja ze swojego serca zawołałam do Boga. Ja czułam obecność osoby. Był piękny, słoneczny dzień, to pamiętam. Ale dalej żyłam w systemie religijnym. Dalej żyłam w samotności, uciekając w pracoholizm, robienie kariery, wyjazdy za granicę, związki z mężczyznami, ale ciągle była pustka. Nie potrafiłam się tak w sumie modlić. Znałam tylko regułki, znałam tylko obrazki. Oddawałam cześć innym bożkom. Nie wiedziałam tego wtedy. Wielu z was tkwi właśnie w takim systemie, bo żyjemy w Polsce. I wiem, co to znaczy, bo byłam w tym miejscu i dziś zadaję temu kłam. Ktoś was oszukał. Ja w tamtym roku usłyszałam pełną Ewangelię. Miałam mętli w głowie, bo żyłam w systemie religijnym. Żyłam w pustce, której nic i nikt nie potrafił wypełnić. Ale kiedy w tamtym roku usłyszałam pełną Ewangelię, uwierzyłam, że Jezus zmartwychwstał, że krzyż jest pusty, że grób jest pusty. Ja zawołałam do Boga i odpowiedział, bo On jest osobą. Przyjęłam ofiarę Jezusa, przyjęłam prawdę, że Jezus umarł za mnie, za każdy mój grzech. I narodziłam się na nowo z Bożego Ducha, tak jak mówi Słowo Boże. Poznałam realnie Jezusa, poczułam działanie Ducha Świętego w ciele. I dziś jestem szczęśliwą osobą, odważną kobietą, która nie jest już samotna, bo spotkała Jezusa, który wypełnił każdą pustkę, w której tkwiłam. Każdą. I dziś chcę o tym mówić. Chcę, abyście i wy pojednali się z Bogiem, bo jedynym pośrednikiem między Bogiem a człowiekiem jest Jezus Chrystus. Nie ma innych pośredników. Jeśli myślicie, że są, to tkwicie w błędzie. Realne spotkanie z Jezusem, osobą, prawdą, zmienia realnie życie. Ja tego doświadczam codziennie. Ja się już nie boję. Nie jestem samotna. Jestem zdrowa. Wiele lat cierpiałam na uciążliwy trądzik. Żaden lekarz w tym kraju nie potrafił mi pomóc. Miałam uciążliwe migreny, które wyłączały mnie na 2-3 dni z życia codziennego.
Miałam bolesne miesiączki. Nikt nie potrafił mi pomóc. Ale dziś jestem zdrowa. Dzięki Jezusowi. Dzięki temu, że On umarł za mnie. Rozchorował się na krzyżu każdą moją chorobą. Ja w to uwierzyłam. I wyznałam ustami, uwierzyłam w sercu, wyznałam ustami, że Jezus jest moim Panem. Że Bóg wskrzesił Go. I On umarł za mnie. I dziś jestem wolna. Wolna w Chrystusie. I Ty tak możesz. Ty też możesz żyć zwycięskim życiem. Każdego dnia. Ja mam pewność zbawienia. A czy Ty ją masz? Czy wiesz, gdzie pójdziesz? Po śmierci. Czy jest Ci to obojętne? Zastanów się. Jeśli zmagasz się z jakąś chorobą, bądź dręczą Cię demony, przyjdź, pomodlimy się o Ciebie i odbierzesz swój cud. Ja wybrałam Jezusa i nie żałuję. Hallelujah.